Chciałbym zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, w każdej grupie społecznej, byliśmy na cztery grupy podzieleni, w każdej z tych grup było 10% osób aktywnych. Tak zawsze jest. W każdej grupie, w której państwo będziecie kiedykolwiek coś robić. W klasie jesteście, w pracy potem będziecie, w gronie znajomych będziecie. Zawsze jest tak, że tylko 10% co dziesiąty jest aktywny. Czyli jak było 20 osób w grupie, można założyć, że dwie osoby to były te najaktywniejsze, którym na czymś tam zależało. Trzeba też zwrócić uwagę, czyli reszta nawet nie wie, co myśmy tam robili. I trzeba się z tym czasami pogodzić. Chociaż oczywiście warto tych pozostałych też często wciągać. I można to było zrobić tak, zauważcie państwo, że były trzy zadania do zrobienia, czwarte, czyli wyłonić lidera. No to czasami jest trudne, najprościej, kiedy się ktoś sam zgłosi. Ale dlaczego to jest ważne? Bo zgłosi się i będzie swoich sił tutaj próbował. Zauważcie państwo, dzisiaj ani nikt nie będzie stawiał na razie ocen, ani nie będzie nas bił, kiedy coś nie wyjdzie. Ale mamy szansę spróbować. Natomiast wtedy, kiedy będzie jakiś ważny egzamin, kiedy trzeba będzie się rzeczywiście zaprezentować i dużo od tego będzie zależało, to gdy nie ćwiczyliśmy takiego prezentowania, będziemy mieć straszną tremę i coś nam nie wyjdzie. Dlatego uważam, że każdy moment, kiedy można swoich sił w czymś spróbować, polatać samolotem, jechać rowerem, popływać, wystąpić tutaj, napisać coś, narysować i tak dalej, jest dobry, bo to jest próba. I tutaj myślę, że każdy niech już sobie rozstrzyga i niech się zgłaszają te osoby, które chcą. Ale popatrzcie teraz państwo, że można było swoją pracę zracjonalizować. Mieliśmy bardzo mało czasu, trzy zadania do wykonania. Czemu żadna z grup nie podzieliła się na trzy? Czemu żadna z grup nie powiedziała, słuchajcie, to teraz ci niech wymyślają do pierwszego zadania, ci do drugiego, a ci do trzeciego? Można było to zrobić, prawda? Prawda? I kiedy mówimy, no to spróbujmy się podzielić, to wtedy ja wymyślam jakieś pomysły, czy jestem do hasła. Ja potrafię ładnie rysować, to może wykonam ten poster, bo za chwilę zobaczmy, że będziemy też oceniać te postery pod względem wizualnym, prawda? I niektóre są na was grane, inne są jakoś tam uporządkowane. Czyli te predyspozycje oczywiście są ważne, ale można bazować na tym, że mamy trzy zadania i musimy je zrobić, czyli podzielmy się i próbujmy swoich sił. Dlatego zwracam państwa uwagę na to, że wszystkie takie działania, które tu robimy, te warsztatowe, te wykładowe, niech służą zdobywaniu wiedzy przez państwa. Nikt tej wiedzy nie włoży nam do głów. Wiedza opiera się na tym, że właśnie jesteśmy w jakichś sytuacjach, w których analizujemy to, co się działo. I stąd warto z każdego tego doświadczenia skorzystać. Inaczej półtorej godziny, które tu spędziliśmy, to będzie czas stracony w życiu. Państwo jeszcze może do tego tak nie podchodzicie, ale ja na przykład, pijąc dużo mleka, co efekt widać na włosach, ja już zaczynam się zastanawiać nad tym, że pewne rzeczy robię, a pewnych nie robię, bo mi szkoda w życiu czasu na marnowanie. Prawda? Żeby nie przeciekał między palcami. Stąd czasami trzeba po prostu zracjonalizować swoją działalność. I do tego zachęcam. Każdy wykład, każde warsztaty, niech czegoś państwa uczą. Wyciągajmy wnioski, próbujmy swoich sił i wtedy będzie coraz lepiej. A na razie próbujemy teraz zaprezentować wyniki naszych prac. Odpady, które można przetworzyć, to puszki, butelki plastikowe, papier, makulatura, reklamówki, szkło i elektroodpady. Dobrze, i grupa sobie wybrała, od razu ćwiczmy. Działa? Nie, ten nie. Aha, bo nie ma. To nic. Ale to pamiętajmy też, że czasami, tak jak są tutaj wskaźniki różnego rodzaju, o właśnie, to próbujmy z nich korzystać. Czyli będzie dioda świeciła, jak sobie tutaj odwrotnie. Tak. I tym spróbuj. O, świeci. Mamy zamiar. Tylko pamiętajmy, że wskaźnik nigdy po oczach. Bo laser szkodzi. Proszę bardzo. Mamy zamiar wykorzystać plastik, ponieważ tych odpadów jest naprawdę bardzo wiele w naszym otoczeniu. Można z niego wytwarzać butelki, swetry, opakowania, reklamówki, a także zabawki plastikowe. I tu zwróćmy uwagę na to, że grupa troszeczkę odeszła od prostego pomysłu, że z opakowania, jakim jest plastik, można zrobić opakowanie. No bo to jest jakby oczywiste, prawda? Czyli plastik, niezależnie jaki on był twardy, o tym pamiętajmy. Bo niektóre są cienkie, jak w torebkach, reklamówkach i łatwo się go topi. Bez problemu można go przetwarzać. Ale są też grube plastiki,
które trzeba najpierw pociąć, odpowiednio przygotować i dopiero można je przetwarzać. Więc niezależnie od tego, z plastiku zawsze możemy zrobić jakiś plastik. Ale popatrzmy, na co grupa zwróciła jeszcze uwagę, że swetry można zrobić. Czy jakieś panie chodziłyby w takich swetrach? Nie? A chodzą tymczasem. Chodzą, bo nawet nie wiemy, że mamy bardzo dużo sztucznych tworzyw w naszych ubiorach. To jest ta chemia i niekorzystne oddziaływanie, w które się ubieramy. Więc spokojnie można zrobić i swetry. Czy zabawki, prawda? To już jest inne przeznaczenie, drugie życie. Dajemy coś innego temu opakowaniu. No i jakie hasło? Nie, my mamy właśnie zamiar przetwarzać te wszystkie butelki w nowe swetry, różne takie rodzaje. Aha, tak. Tak. No i hasło będzie jakie? Naszym hasłem jest: w naszym butiku sweter z plastiku. Nasze produkty są tanie, ekologiczne i modne. Dobrze, teraz jak nam się to podoba? No brawa jakieś, należą się pierwszej grupie. Należą się, dziękujemy bardzo. Zostawcie panowie wskaźnik. I pan Arkadiusz zaprezentuje wyniki pracy drugiej grupy. A więc odpady, które można ponownie wykorzystywać, to jest papier, plastik. Zrób sobie wskaźniczkiem. Działa? O, to dobrze. Jest papier, plastik, metal, bawełna, szkło, elektrosprzęty i aluminium. Tak, a aluminium to metal? Nie. Tylko znaczy, co? To jest metal, no jest. Czyli metal. No tutaj byśmy mieli aluminium w grupie metali, prawda? Bo wiadomo, że no cały zestaw moglibyśmy wymieniać. I tak, wybraliśmy papier, i więc papier można go przetwarzać wiele razy. Papier też można przetworzyć na kartki, tektury, zeszyty, torby papierowe, papier toaletowy i chusteczki higieniczne. Nasze hasło to jest: jak nie posegregujesz, to nie pożałujesz. A jak posegregujesz? Aha, to nie, jak posegregujesz, to nie pożałujesz. Podoba się nam hasło? Tak, dobra. Chociaż ja od razu chcę powiedzieć, zwróćmy uwagę na to, że właściwie to jest ogólne hasło ekologiczne. Nie odnoszące się tak do końca do samego papieru. Ale ekologiczne. Nie, no odnoszące się do wszystkich odpadów, prawda? Bardziej by nam zależało na tym, żeby właśnie odnieść się, tak jak poprzednia grupa z plastiku, sweter w butiku, żeby odnieść się teraz do tego papieru. Ale hasło jest chwytliwe, uniwersalne, można je sprzedać w wielu innych miejscach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panu Arkowi. I trzecia grupa. Ja się nazywam Monika Płosza, ja tu moja koleżanka. Matylda Smodejek. Tak. Odpady, które można przetworzyć. Uwaga, plastik. Pamiętajmy zawsze, że podczas prezentacji musimy tak sobie stanąć, bo tamta grupa nie widzi, tamta część, a jest bardzo zainteresowana, czyli musimy sobie stanąć tak, żeby wszyscy nas widzieli, a jednocześnie widzieli to, co pokazujemy. Bardzo dobrze teraz. Odpady, które można przetworzyć, plastik. Plastikowe pojemniki na przybory szkolne, reklamówki. Szkło. Szkła do okularów, szyby. Metal. Puszki. Puszki. Dobrze, zauważmy, że grupa trzecia wyszła ponad zadanie, bo zadanie pierwsze brzmiało, żeby wymienić tylko te odpady, które się nadają do przetworzenia, a grupa od razu jeszcze nam pokazała, co można z tym zrobić, prawda? Czyli tutaj szczególną staranność grupa wykazała, żeby ogarnąć to wszystko i wybrała sobie grupa? Papier. Papier. Samoloty do denerwowania nauczycieli na lekcji. O, to jest pierwsze zadanie rzeczywiście. Dobre to jest. Nadaje się papier do tego. Bardzo ważne przeznaczenie, żeby rozładować stres. Statki, które pływają na wodzie, różne origami, czasopisma, książki, zeszyty, papier toaletowy, rysunki, makulatura. Zaraz, zaraz, tu mi się coś nie podoba. Jak z papieru zrobić makulaturę? To zupełnie. Znaczy, do czego nam będzie ta makulatura potrzebna? Makulatura, czyli możemy potem przetworzyć ją w nową gazetę. No tak, ale to mówimy sobie, że zauważcie państwo, tutaj odpadem był nie tyle papier, co właśnie makulatura, prawda? Czyli zrobienie z makulatury, no to byłaby taka sztuka dla sztuki, prawda? Robilibyśmy coś po to, żeby mieć odpad. Makulatura jest odpadem, kiedy mamy bardzo dużo, nie wiem, jakie czasopisma czytacie, panie?
Nowiny? Nowiny na przykład. Czy super nowości. Uzbiera się tego trochę, zaczyna nam w domu przeszkadzać i co robimy z tym? Wyrzucamy. A właśnie powinniśmy nie wyrzucić, tylko oddać do punktu skupu makulatury i oni wtedy makulaturę przetworzą, prawda? Ale żeby teraz z tych gazet znowu zrobić makulaturę i przerabiać z makulatury makulaturę, no to trochę chyba to byśmy wykreślili. Ale te statki, a szczególnie samoloty, to bardzo ważne zadanie. I hasło? Ekologia, dobra rzecz. Z wyrzucaniem śmieci precz. Ludzie ziemię zaśmiecają, bo odpadki wyrzucają. I tutaj widzimy papier toaletowy. Tak, ale po użyciu czy przed? Przed. Przed? Tutaj książkę od przyrody z klasy piątej. To też makulatura? No, nie. Czy książka? No książka, tak. Dobrze. Tutaj reklamówka stworzona przez jakieś dziecko z jakiejś folii. Tak. Tutaj puszkę od coli. Przed właśnie wyrzuceniem. I tutaj okna, które mogły być zrobione ze szkła, które zostało wyrzucone. Super. Zwróćmy uwagę na to, że nie mieliśmy na to czasu, ale gdyby było trochę więcej czasu, grupa na przykład mogła zrobić tak, że zastosować tylko tę ikonografię, czyli rysunki, rysunki tutaj przy makulaturze postawić i zadawać pytania. Co to jest? Czyli co można z makulatury zrobić, prawda? I na przykład mieć tutaj takie miejsce, gdzie odsłanialibyśmy, czy grupa, żeby zaktywizować słuchaczy, prawda? Niech zgadują na podstawie rysunku, a my im potem odsuwamy, czy rzeczywiście dobrze zgadli. No bo ja się zastanawiałem przy tym papierze przed czy po na przykład, prawda? Papier przed. Dziękuję. Zaraz jeszcze może hasło. Marketingowo zwróćmy uwagę na to, że długie hasła, tam rozmawialiśmy z pierwszą grupą chyba, zbyt długie hasło nie działa na nas zbyt dobrze, prawda? To znaczy jest za długie. Trzeba to ograniczyć do kilku słów, najlepiej jeszcze dać jakąś korzyść. W marketingu to jest ważne. Dać jakąś korzyść. No i dobrze byłoby odnieść się, podobnie jak tam jedna z grup, do makulatury, do papieru, a nie ogólnie do całej ekologii, prawda? I wtedy byłoby super. Ale i tak brawa się należą? Tak. Ale dziewczyny chcą jeszcze coś powiedzieć. Dziękujemy bardzo wszystkim za to, że wszyscy nas wysłuchali. Aha, dobrze, my też. Dziękujemy bardzo. I ostatnia grupa? Tak? Gotowa. O, dobrze, tak. Produkty odnawialne. Trochę bliżej mikrofon i głośniej. Produkty odnawialne to na przykład makulatura. O, i to już było lepiej, bo makulatura, nie tyle papier, prawda? Szkło. Tak. Plastik. Aluminium. Metal. To samo, aluminium i metal. Tak. Prawda? Elektrośmieci. Od razu chcę powiedzieć, siedząc tam trzeba było to skreślić. Skoro już tutaj jedna grupa zadziałała i wie, że tak nie powinno być, skreślamy i modyfikujemy działalność. Dobra, elektrośmieci, telefony, tak? Tak. Drugie życie. Plastik i to na przykład opakowanie po jogurcie. Z takiego opakowania możemy zrobić doniczkę. Tak. Albo pojemnik na różne drobnostki, jak również możemy z niej zrobić miskę dla zwierzaka. No właśnie, czyli pokazujemy tutaj wprawdzie znowu opakowania, prawda, różnego rodzaju, ale różne przeznaczenia. Tu jest jogurt, duże tony, całe tysiące ton produkowane, prawda, i wyrzucane na śmieci. A potem my pokazujemy, że a jednak nie warto tego wyrzucać, bo przecież nasz zwierzak, bo tu już nie było, czyli rozumiem, że była kłótnia między miłośnikami kotów a miłośnikami psów. Nie było. Aha, pomyślałem, że wynikało to z tego, że dla zwierzak. I bardzo dobrze, że właśnie te pomysły zostały pokazane. I hasło? Mamy dwa hasła. Nie wyrzucaj niczego, może się jeszcze przydać do czegoś. I środowisko czeka, a czas ucieka. No i które się nam bardziej podoba? Drugie? Nie, trzecie, tak. Drugie, środowisko czeka, a czas ucieka. No to brawami zróbmy. Czy pierwsze? Czy drugie? O, chyba drugie. Chyba drugie. Bardzo dziękujemy również tej grupie. Proszę Państwa, no i tak. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali, szczególnie w warsztaty. Bardzo dziękuję. Uwaga, jeszcze moment.
wolontariuszom, którzy pomagali tutaj, bez Państwa opieki jest zawsze ciężko. No i wszystkim Państwu dziękuję za wspólne spotkanie. Do zobaczenia.